Trwa zbiórka nakrętek na rzecz chorego Antosia Mikołajczaka z Zielonej Wsi. Do tej pory udało się zebrać prawie 2 tony. W akcję zaangażowali się mieszkańcy Chazów oraz czytelnicy Życiarewicza. Uczniowie naszej szkoły od wielu miesięcy są zaangażowani w akcję zbierania nakrętek. Miejmy nadzieję, że tak będzie dalej i że będą tą akcję jak najdłużej kontynuować. W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy ponad 150 kg nakrętek do Stowarzyszenia Chazacy. W sumie zebraliśmy już ponad 2 tony nakrętek, dalej zbieramy nakrętki, przywożą tutaj nam z Zielonej Wsi, z okolicznych sklepów. Także zapraszamy do dalszej współpracy. Mały Antoś czeka. One już są spieniężone, część z nich? Tak, już jest większość spieniężona, to już około tam 2000 będzie przeszło. Także już te pieniądze zostały przelane, przekazane na konto Antosia.